Cześć wszystkim, witam was ponownie na YouTube. Zaczynamy dzisiaj kolejny odcineczek. Wchodzimy dzisiaj na Akropol. Jest niedziela, dzień Janusza, jest dzień darmowy. Tak jest, specjalnie dla nas. I co, zaczynamy dzisiaj troszeczkę dalej od domu, ponieważ przechodzimy znowu tą samą trasą i zaczynamy od jakichś tutaj ruin rzymskiej łaźni. Ruinki tej właśnie łaźni rzymskiej są przy drodze, jest trochę głośno, ale fajnie zachowany element jest ogólnie, jest tam tablica informacyjna, ale jest ludzi też tam, widzę, pełno napchane, no nie aż tak, no ale nie będę tam imbujał się, wszystko fajnie, ładnie zadaszone, pyk, no i co, i obok jest ta ulica jeszcze jest. Dobra, idziemy dalej, macie trochę akcentu takiego naturalnego, żeby nie było, że same bloki dzisiaj będą albo ruiny. I co, został nam kilometr jakoś. No już dochodzimy do kolejnego punktu, w którym byliśmy niedawno, także no, chciałem wam oszczędzić tej drogi. Kto oczywiście nie widział poprzednich odcinków, serdecznie zapraszam. Kto jeszcze nie widział, idziemy dalej. No i dobra, dochodzimy już pod Akropol. Sprzed nami kolejka, no nie najgorsza, szczerze mówiąc, stało się w gorszych. Dobra, mamy odebrane bileciki za darmo, dowodów nie sprawdzają, nie spisują jakoś ludzi, co mnie cieszy, bo zapomniałem dowodu i paszportu wziąć. No i kurczę, teraz w drugą, teraz się wpakować trzeba kolejkę, ale nie wpuszczają ludzi, bo jest za dużo. Także musimy poczekać, aż ludzie wyjdą. Super. Nie chcieli nas spuścić, bo mieliśmy trzy puszki napojów, kurde, w plecaku i musieliśmy im je oddać albo co, nie wiem, czy przechowają je nam, czy już sobie je zabrali, ale no, ale jesteśmy, najważniejsze. No idziemy ku górze, będziemy zmierzać. Ja raczej nie będę dużo opowiadał, bo to jest za dużo do opowiadania, bym chciał znowu nakręcić co najmniej godzinny odcinek o samym tym miejscu, także raczej będę więcej pokazywał niż mówił. To nic się nie zmieniło w kulturze ludzi. Dalej nie potrafią zrozumieć, że dwie strony by chciały przejść może, że nie trzeba iść środkiem, że wystarczy iść prawą stroną na przykład. Chociaż ostatnio zauważyłem, że tu jakby bardziej lewostronny jest ruch. W wczorajszym tripie wszyscy lewą stroną się pchają. No ale trzymajmy się tej prawej. Jak zwykle patrzcie, macie wszędzie ławki co kawałek, ale trzeba się usiąść na atrakcji, żeby... Żeby jak ktoś chce zrobić zdjęcie, ktoś chce sobie nagrać film czy coś, to nie może. Bo nie można usiąść dupą na ławce, trzeba na atrakcję jakieś i się pchać tam, gdzie wszyscy ludzie, nie? Jest naprawdę drażni taka ignorancja ludzka. Jest takie, naprawdę, nawet to jest kosmos po prostu. Nie wiem, ja widzę, jak ktoś sobie nawet zdjęcie robi, to staram się poczekać, kucnąć czy coś, nie wiem, odsunę się nawet, żeby nie przeszkadzać. A oni by jeszcze na hamach chcieli się znaleźć na tym zdjęciu najlepiej. Na te najfajniejsze rzeczy nie można wejść. Niestety, ale to jest akurat przepiękne. Ładnie zachowane. Mamy drugą stronę. Czy jaki tłum. Więcej tłumów. Ale to jest potężne. Coraz bliżej święta, coraz więcej tłumów. No jesteśmy już tutaj, na dziedzińcu. No i mamy już też cały Akropol. Słuchajcie, ogólnie Akropol tutaj jest najsłynniejszym zabytkiem greckim. Akropol ogólnie jest tak z tłumaczenia wolnego, powiedzmy, to jest górne miasto. To jest najwyższy punkt w mieście ogólnie, znajduje się tutaj na 157 metrach nad poziomem morza, jak się nie mylę. Jest ogólnie 90 metrów ponad miastem całym.
Słuchajcie, ogólnie sam Akropol, tutaj wszystko, to było oczywiście poświęcone bogom, tutaj Zeusowi też i tak dalej. To nie było dla ludzi takie normalne, to były świątynie po prostu, żeby oddawać tutaj cześć. I o dziwo, ogólnie świetnie się zachowały, jak widać. Co prawda było tutaj jakieś bombardowanie w 1600 którymś roku. Później też i to było trochę odnawiane i tak dalej. No ale według mnie i tak trzyma się świetnie, jak na tyle lat. Dobrze faktycznie, że tu jest kolejka jakaś, żeby wejść, by się ludzie pozabijali, znając ich głupotę, tak ogólnie. Kurczę, szkoda, że to wszystko w remoncie znowu jest, znaczy te budki i tak dalej, to już tu gorzej wygląda, tam są jakieś dźwigi. Psuje klimat na pewno, no ale no, muszą to jakoś odnawiać i tak dalej, żeby się całkiem nie zawaliło, nie? Mamy jeszcze tu panoramę miasta dalej. Tam morze jest w tle. O, morze będzie widać. Jest automat z wodą ogólnie, co jest naprawdę plusem, i woda kosztuje 50 cent. To jest mega plusem, bo przypuszczam, że jakby to była Polska, to by ta woda tutaj na atrakcji kosztowała 5 euro, a nie 50 cent. Także szacunek na to, że nie nabijają sobie kieszeni tak na turystę, że wiedzą, że no woda to jednak coś, co trzeba mieć w takim miejscu po prostu. I właśnie o tym mówiłem, że tak trochę nowocześniej to wygląda z tymi rusztowaniami, nie? I dobra, no obeszliśmy póki co dookoła wszystko. Będziemy pewnie zmierzać na dół. No i chyba zmierzamy tu do wyjścia. Poker face. Wydymaliśmy się ogólnie, bo już był tutaj exit za nami, wyjście. A nie chcieliśmy jeszcze wychodzić, szczerze mówiąc. Nie wiem o co biega teraz tak naprawdę. Ale wysadzili nas, chciałem jeszcze pochodzić tutaj gdzieś po okolicy. I kurde, wysprzęglili nas. Chcieliśmy obejść cały dół sobie jeszcze, jak zejdziemy z góry, a tutaj dupa. Ale się wyrypaliśmy. Pamiętajcie, najpierw zwiedzajcie dół od razu. Nie zostawiajcie sobie go na potem, nie? Bo możecie się wydymać jak my. Co jeszcze, wejdziemy na górę sobie tutaj na tą skałę. Jest wejście ogólnie. Mamy tu ziomków jako ochronę. Tu też widzę, pełno ludzi napchane jest. Ślizgi kamienie, no trzeba uważać. Fajna panoramka też na miasto jest ogólnie. Jakbyście chcieli wiedzieć, jaki jest widok z tamtego punktu, to możecie sobie włączyć poprzedni odcinek. No i tu jeszcze na Akropol cały, też fajny widok. A się po tych skałkach już się gorzej chodzi ogólnie. I dobra, schodzimy sobie na dół. Zobaczymy, czy uda nam się odzyskać nasze napoje, czy już sobie je przywłaszczyli. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że jeszcze są tam ogólnie, ale no, nie liczyłbym na to, szczerze mówiąc. Macie muzyczkę, to jakiś kawałeczek tutaj, ale nie jestem na tyle też, nie chcę im kręcić kamerą przed głową, widzę i tak jakoś wzięcia nie mają, ludzie mało co wrzucają im, szczerze mówiąc. Cię udało się odzyskać, Piśku, na szczęście skitrane było. Dobra, jeżeli już się sami wydymaliśmy na tym Akropolu, nie zwiedziliśmy całego dołu, szybko nam to poszło, jest wczesna jeszcze godzina, to idziemy jeszcze sobie dalej do Muzeum Iluzji. Jest niecałe 1,5 km stąd. O dziwo, będzie się chyba dało nawet tam wejść z kamerą, nie wiem, czy to coś da.
ale zobaczymy jak to będzie. A póki co idziemy jeszcze tutaj uliczkami ze sklepami właśnie na dzielnicy Plaki. Już też przechodziliśmy w poprzednich odcinkach tędy. Nie przez przypadek nadrobiliśmy trochę drogi i poszliśmy naokoło, nawet nie wiem, się nie kapnęliśmy, że mieliśmy skręcić czy coś. No ale przynajmniej jeszcze przejdziemy się tu uliczką, jakichś lokalnych artystów można pooglądać i tak dalej. Jest tych sklepików trochę, nie? Ludzi też nie brakuje. Jesteśmy w Muzeum Iluzji. Teraz będziemy wchodzić. Dobra, jesteśmy w środku. Wejście jest 12 euro. Już widzę pierwszą iluzję. Wygląda jakby grała sama ze sobą w karty. Odwrócone lustro. Dobra, mamy pokój Infinity. Zobaczcie, ogólnie jestem na krótkim rękawku, a Sara w kurtce chodzi. Nice. Everybody put your hands up. Leczka. Główek jakiś? Ale czekam. Nawet śmietniki tutaj normalnie nie wyglądają. Bang, 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 big bang. Bang. Co tu mamy? Ej, strzelaj do mnie, ziomuś. Yes. Next. 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 Put your hands up. Macie jeszcze pokój do góry nogami. Studnia? Benzyna. Czy jeszcze różnego rodzaju takie iluzje tutaj. No już powoli kończymy ogólnie. Do dolnego daj. Nice. Faktycznie jakby przechylało się ogólnie. Beczka. Strasznie błędnik się wali ogólnie. Nawet jak stoję w miejscu się nie ruszam, to mam wrażenie jakbym się przechylał, przewracał. Beczka. Bang. Bang. No i co, na koniec macie jeszcze trochę pamiątek, możecie kupić różne właśnie jakieś te łamigłówki, takie puzelki 3D. Sporo takich rzeczy jest tutaj. No, musieliśmy odejść trochę od ludzi, bo ciężko tam przy wyjściu jest naprawdę napchany jeden człowiek na drugim.
No i teraz będziemy zmierzać na Sublaki Street, żeby coś zjeść. Zobaczymy, jak to tam wygląda i co ciekawego dają. Na pewno nie Sublaki. Siedzimy już sobie w knajpce i czekamy na jedzonko. I tak wygląda mała pitka. No i opuszczamy knajpę. Thank you! Także jedzonko było bardzo pyszne, muszę przyznać. Wydawała się mała ta pitka taka, ale z frytkami idzie się dopkać. No i kosztowała, nie wiem, 3,50 euro chyba, jak się nie mylę. Ogólnie za całość zapłaciliśmy 7,20 razem z butelką wody jakoś. Także no, nie ma co narzekać. Widziałem, są inne oczywiście dania, większe jakieś i obiadowe. Głównie te obiadowe zaczynają się takie 9,50, prawie 10 euro. Ale za to widziałem, to są całe wypchane talerze, takie tacki, co ja dostałem. To jest cała taska jakiegoś jedzenia tam. Także polecam. Widziałem, że mają 3 punkty ogólnie w Atenach. I z czego 2 są przy porcie, w którym jutro będziemy. Także możliwe, że zajdziemy jeszcze raz do nich. A my zmierzamy pewnie już do domu powoli. Dzisiaj fontanka wyłączona. No nic. No i dobra, co? Wracamy pewnie znowu tą samą drogą. Może jeszcze o stadion zahaczymy, bo możliwe, że dzisiaj są już wejścia też darmowe. Zobaczymy, jak Sara będzie z siłami, bo zdycha trochę. Dalej jeszcze chorowita. Także idziemy. No i jak prawie w każdym filmiku na koniec trzeba pokazać park. Niestety ktoś tam sprzedał fałszywe info i wejście jest dalej płatne. No i szczerze mówiąc, dla mnie 10 euro płacić, żeby tam wejść, no to trochę przesada jest. Jakby było trochę taniej, bym wszedł, ale wiesz. Także żegnamy stadion i wracamy do Domciu. Koniec chyba na dzisiaj, już mamy, nie wiem, z 15 km praktycznie zrobionych. No już trzeci dzień z rzędu dla mnie już daje trochę w nogi, nie powiem, ale... Tak, damy radę dalej jutro zrobić pewnie tyle samo. Pum, 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 mandaryneczki. I ostatnia prosta do domu. I Sara już tam zdycha z tyłu. No cóż, tak to bywa, nie? A, beka, zapomniałem nagrać zakończenie. Także dzięki wszystkim, że oglądaliście. Dzisiaj już ruszamy w dalszą podróż. Dzisiaj był już kolejny dzionek, jest jak widać słoneczko świeże. No i co, zapraszam do oglądania następnych odcinków, starych odcinków. Zapraszam na moje social media i pozdrowionka. Yo.